Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w tygodniu biblijnym medytacji Słowa Bożego z Słowem w serce. Siostry i bracia, zachęcam bardzo do tego, aby w tym momencie przeczytać fragment Ewangelii, który umieściłem w komentarzu pod filmem, a także który się pojawi na ekranie. Poświęćmy chwilkę czasu. Lud w Kafarnaum żąda od Jezusa znaku. Tak jakby mało im tych wszystkich znaków, które Jezus czynił, przychodząc, uzdrawiając chorych, wskrzeszając umarłych, wyrzucając złe duchy. Żąda czegoś więcej. I przypomina Jezusowi tę historię ze Starego Testamentu, jak Żydzi wędrujący przez pustynię jedli mannę do sytości. Właśnie żądają takiego znaku, który by zaspokoił te pragnienia, które mają, czysto doczesne, ziemskie. Pamiętamy, że Jezus po rozmnożeniu chleba musiał uciekać po to, żeby jakby ci Żydzi nie podążyli za tym rozmnożonym chlebem mentalnie. Chcę zwrócić im uwagę na ten pokarm, który nie niszczeje, który nie jest jak ta manna, którą jedli na pustyni. Mówi im o sobie, że to On jest tym pokarmem, który chce im dać. Pokarmem, który da im życie wieczne. Co więcej, Jezus mówi, kto do Niego przychodzi, nie będzie łaknął, a kto w Niego wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Trzeba nam przyjść do Jezusa. A co to znaczy przyjść? To znaczy przyjść z sercem otwartym na to spotkanie z Nim. Pewnie, że nie jest tak łatwo przyjść i zapomnieć o wszystkich sprawach życia codziennego, tej doczesności, która niekiedy, szczególnie w tym czasie, nas przytłacza. Ale właśnie to są te wszystkie pragnienia, które mamy w sercu, często powielokroć niezaspokojone, z którymi możemy przyjść do Jezusa i prosić Go, aby On te pragnienia wypełnił swoją obecnością. Mowa jest także o wierze. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Moi drodzy, gdyby wielu z nas wierzyło w taki sposób, do którego zachęca Jezus, to nasze kościoły byłyby wypełnione wiernymi, którzy by z utęsknieniem czekali na moment Eucharystii, Komunii Świętej, moment, kiedy Jezus daje swoje ciało jako pokarm, ten pokarm, który zaspokoi wszelkie pragnienia, te duchowe. Wielu z nas po wyjściu ze świątyni, po Eucharystii wciąż pragnie. Znajdujemy pociechę w jakichś zakupach, często także i niepotrzebnych, szczególnie nawet i w tym czasie wielu, sądzę, że odwiedza hipermarkety po to, żeby po prostu się przejść, zobaczyć, co nowego jest na półkach. Właśnie wciąż te pragnienia są w sercu człowieka. I Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii, że On jest w stanie zaspokoić wszelkie pragnienia. W jaki sposób spotkać się z Chrystusem? Przede wszystkim przyjść do Niego z sercem otwartym na Jego obecność. Pewnie nie jest łatwo przejść do tego porządku modlitwy, spotkania z Jezusem, kiedy mamy gdzieś w pamięci i myślach tą naszą całą codzienność. Ale spróbujmy, szczególnie w tym najbliższym czasie, znaleźć w domu, czy to także przychodząc na adorację do kościoła, jeśli jest taka możliwość w naszych parafiach, znajdźmy tą chwilę dla Jezusa po to, żeby pobyć z Nim, niekoniecznie mówiąc do Niego, odprawiając jakieś modlitwy, ale po to, żeby po prostu być przy Nim. Otwórzmy fragment Słowa Bożego, Pisma Świętego. W tym tygodniu biblijnym bardzo serdecznie zachęcam w moich klipach. Przyjmijmy to, co Chrystus chce nam przez to Słowo powiedzieć. Bardzo tego zachęcam, abyśmy się karmili tym pokarmem, który nie przemija. Do zobaczenia już w następnym odcinku. I zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do udostępniania. No, w ten sposób chcemy wspólnie ewangelizować. Ty możesz też stać się tym apostołem Chrystusa.